Na razie jeszcze puste magazyny Świętokrzyskiego Banku Żywności już wkrótce mają wypełnić się produktami rolnymi. W Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku Żywności przygotowują się do przyjęcia rekordowej ilości warzyw i owoców. Jesteśmy przygotowani z magazynami, z chłodnią do przyjmowania owoców i warzyw. Podjęliśmy taką akcję dość olbrzymią, bo 200 ton jednorazowo będziemy przyjmować tych właśnie owoców, warzyw jednorazowo, czyli jesteśmy przygotowani na bardzo dużą ilość przyjęcia tych towarów. Do Świętokrzyskiego Banku Żywności trafią na pewno jabłka, papryka i śliwki. Nie wiadomo jednak do końca, czym bank będzie dysponował. Okaże się to na początku września, gdyż to właśnie wtedy warzywa i owoce mają zostać do banku dostarczone. Liczyliśmy, że 150 organizacji będzie pobierać tą właśnie te owoce, warzywa, i że musimy szybko się śpieszyć. Jesteśmy też kadrowo przygotowani do rozdawnictwa, przyjęcia rozdawnictwa. Być może, że będzie potrzeba zostawać dłużej w pracy. Za rozdysponowanie warzyw i owoców pracownicy Świętokrzyskiego Banku Żywności nie otrzymają dodatkowego wynagrodzenia. Zrobią to w ramach wolontariatu. Teraz przygotowują się do przyjęcia towaru. Ale to jest wszystko tak zorganizowane, że mamy dowóz darmowy i mamy, będzie sprawdzana na miejscu jakość tych warzyw, owoców przez eksperta. Będzie ona oznaczona, będzie paczkowana w pudełkach, tak jak była wysyłana. Także będzie to uporządkowane i będzie to towar przydatny do spożycia. Warzywa i owoce trafią do banków żywności w całym kraju. Ma to być element przeciwdziałania embargu Rosji na polskie produkty. Owoce, które trafią do Ostrowca, mają pochodzić głównie od rolników z województwa świętokrzyskiego. Głównie z naszego województwa będą trafiać, bo jest podział na wszystkie banki w Polsce. W związku z tym każde województwo będzie obejmował bank żywności. I głównie, chyba że nie będą inne mieścić w magazynach, my mamy duże magazyny, to wtedy na podstawie jakby dodatkowych umówień, jeżeli będziemy mogli przyjąć, będziemy z odległych po prostu miejscowości przyjmować. W Świętokrzyskim Banku Żywności liczą, że warzywa i owoce pomogą mieszkańcom przetrwać niełatwy okres bez żywności z Unii Europejskiej. Pierwsze produkty w ramach programu mają pojawić się w grudniu. Wcześniej bank zorganizuje dwie akcje charytatywne.